Słuchajcie, jest pytanie od naszego abonenta. Jako młodzi piłkarze, co sądzicie o pozostaniu Pawła Wszołka w Polonii i czy gdyby wam trafiła się taka okazja, to byście się na takie przejście zdecydowali? Czy innymi słowy, jak wy planujecie swoją karierę? Czy jeszcze wiecie, że trzeba, nie wiem, 2, 3, 4 sezony pograć w Polsce i potem próbować gdzieś tam na zachodzie robić karierę? Czy ja uważam, że gdyby Paweł Wszołek miał komfort przejścia do Hanoweru, no to by tego skorzystał, ale wiem, że jakieś nieporozumienie tam wynikło i głównie z tego. My wiemy tam. Mhm. Pytamy nie bardziej, mniej o Wszołka, bardziej o dwóch Mariuszów. Czy raczej na przykład jesteście zapatrzeniem w Roberta Lewandowskiego, prawda? Który najpierw zdecydował się pójść do Lecha i potem trafił do Borussii Dortmund. Teraz na podobny krok zdecydował się Łukasz Teodorczyk. Jak wygląda wasza mapa waszej przyszłości, waszej kariery, waszych głowach? Ja uważam tak, że najpierw trzeba jakoś zaistnieć w tej polskiej ekstraklasie, tak? A dopiero potem myśleć o jakimś przejściu ewentualnym do ligi zagranicznej. Na razie chcę sezon czy tam dwa pograć w tym Widzewie i pokazać się z lepszej strony, już zadomowić się w pierwszej jedenastce i dopiero potem myśleć o jakimś ewentualnym przejściu do ligi zagranicznej albo do jakiejś, nie wiem, mocniejszej drużyny, tak? Mariusz? Panie Mariuszu. Gdzieś tam każdy obiera swoją drogę i nie ma recepty na sukces, że jeżeli zostanie się bądź się wyjedzie, to ten wymierzony sukces będzie faktem, także tutaj wszystko zależy od zdrowia, od umiejętności, od tego, jakie oferty wpływają, czy ta oferta jest na tyle korzystna, że mogę iść do klubu i się dalej rozwijać, czy zostaję, bo to będzie dla mnie lepszą drogą. Także nie ma recepty.